dobry, witam serdecznie, nazywam się Andrzej Stechura. Od 5 lat prowadzę prywatne Muzeum Życia w PRL-u. Początki mojej pasji, która przerodziła się w muzeum, zaczęły się od dostania jakichś drobnych przedmiotów, czy to od rodziców, czy od dziadków, czy znajomych. No i z tego urosła kolekcja, którą możecie Państwo oglądać aktualnie. Moje muzeum mieści się w Kiczorach. To jest niewielka wieś u podnóży Babiej Góry. W mojej kolekcji znajdują się przedmioty głównie życia codziennego w PRL-u. Są to rowery, różnego rodzaju odkurzacze, pralki, radia, a także wyposażenie mieszkania. W pokojach wystawowych mieszczą się przedmioty, które za czasów PRL-u służyły ludziom na co dzień, takie jak radia, gramofony walizkowe, pralki, odkurzacze, telewizory i wiele innych rzeczy. Następnie wchodzimy do mieszkania, które starałem się odwzorować jak najdokładniej umiałem, żeby oddawało klimat lat 70., 80. Otworzyłem kuchnię, w której znajdują się kultowe już teraz przedmioty codziennego użytku, takie jak kuchenka, nowy czajnik, który pochodzi z lat 80., miksery, rożna, talerze z fajansu włocławskiego i jest tam też ciekawa umywalka, która nie potrzebuje dostępu do wody. Z kuchni przechodzimy do dużego pokoju tak zwanego. W dużym pokoju mieści się telewizor, radio, kredens, tapczan. Wyposażenie, które większość ludzi posiadała w latach 70. 80. Możemy zobaczyć choinkę. Próbowałem odwzorować klimat świąt z tamtych czasów. Choinka jest unikatem, jest fabrycznie nowa z 71 roku. No, na niej znajdują się bombki wyprodukowane też w latach 70. czy 80. No dalej patrząc widzimy paczki papierosów, zapałki, to są nowe przedmioty, papier toaletowy, który też jest nigdy nieużywany. Nie, papier toaletowy nie. Można także zobaczyć barek, który odwzorowałem właśnie taki, jaki mógł być u przeciętnego mieszkańca wysoko postawionego w partii w czasach PRL-u. Zamiłowanie do historii w naszej rodzinie jest praktycznie od zawsze, począwszy od mojego dziadka czy taty, którzy interesowali się historią, też zbierali jakieś eksponaty, które znajdowali, czy nawet używali. No a u mnie pasja jakby zrodziła się właśnie z miłości do naprawiania starych rzeczy, do odrestaurowywania. Ulubioną rzeczą znajdującą się w mojej kolekcji jest radio, z którym mam ogromny sentyment, ponieważ dostałem go od mojego taty, który to z kolei kupił go za pierwszą wypłatę w swoim życiu. Także jeśli bym miał powiedzieć, co jest dla mnie takie najważniejsze w kolekcji, no to jest to ogromnie sentymentalna dla mnie rzecz, to radio. Rzeczą, która jest jakby moim oczkiem w głowie, jest to rower, który jest eksportową wersją Wigry. Chodziłem za nim bardzo długo, chciałem mieć taki egzemplarz. No, jeśli już się pojawił w mojej kolekcji, to był strasznie zdezolowany i naprawdę według mnie nie opłacało się go robić, aczkolwiek no to zawsze było moje marzenie i dzisiaj możecie go oglądać. Nie zaginął gdzieś na złomie. Część moich przedmiotów znajdzie się na wystawie czasowej w Muzeum w Zubrzycy. Gorąco zachęcam do obejrzenia tej wystawy, jak i całego muzeum. Andrzej Stechura.